Nie, no nie wierzę. Dobry wieczór, to znowu ja. Bo byłem jakiś niewyraźny. Przed chwilą mijałem panią. Widzę, że ma fajnego pieska pod kurteczką, bo mu zimno. Normalne, trzeba pieseczka ogrzać, jak się jest zwierzolubem. Ale wyrywał się ten piesek, bo zrobiłem takie, co za pieseczek, i widziałem, że się cieszył. Pani mówi, nie można. Nie można pogłaskać pieska. Rozumiem, szanuję. Słuchajcie, zaraz wam coś powiem. Dobra, dobrze jest. Jak patrzę, jak zaparkowałem. Zaraz wam coś powiem odnośnie jeszcze tego całego dziennikarskiego szambobam. Jakże marnie wypadł pan w oczach normalnych ludzi, którzy wierzą w innych ludzi, w ich przemianę i dają innym ludziom szansę i możliwości na właśnie takiej przemiany. Ale nie o tym miałem mówić. Powiem wam wprost, jak wygląda sytuacja z panem dziennikarzem. Ktoś popełnił błąd, że zrobił złe zestawienie, i to jest błąd menadżerski. Nie wiem, kto tam się zajmował reżyserią w dniu konferencji, no ale wypadła ta reżyseria marnie. Prawie samobójczo, ale to już jest. O, jedzie mój kolega, na którego czekałem i bym się nie doczekał. Już podjeżdża. Słuchajcie, szybciutko, krótko zwięzienie na temat. To, że Marcina dużo osób nie lubi, to jest jedna sprawa. To, że zestawienie Marcina i Andrzeja kompletnie nie pasowało na tej konferencji, to jest drugie. To jest moje zdanie i kto każdy ma prawo się zgadzać z tym lub też nie. Po trzecie, wiele rzeczy dziwnych ma miejsce i ja na to już nie mam wpływu, ale jak ktoś zaczyna coś robić i nie wie, jak się później bronić w związku z jakąś tam, z jakimiś wydarzeniami, o, jest ta pani, zwierzolub. Jest piesek pod płaszczykiem. Nie chodzi, ma cztery łapy, ale nie chodzi. To jest męczarnia, kochani, dla zwierząt. Jak się je nosi na rękach, bo zwierzątka mają cztery łapki. Ale dobra, wracając do tematu, powiem wam, że wiele osób wiele błędów popełnia. Ja sobie na przykład nie mogę się pozwolić na błędy. Dlaczego? Dlatego, że w moim życiu, w moim świecie, mój świat był jak minowe pole. Jak nadepnąłem na minę, to mogło mi urwać nogę. I nauczyłem się tego, żeby nie popełniać drugi raz tego samego błędu. Niektórzy popełniają trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty. To jest kwestia każdego z nich. Ja, jeżeli chodzi o reżyserię życia, to mógłbym dostać za nią Oscara. Bo już jak byłem mały, to wiedziałem, jak to moje życie się potoczy. I wierzyłem w jedno, że nie będę musiał robić całe życie złych rzeczy, a robiłem złe rzeczy, bo nie miałem pieniążków, jak byłem mały. I zamiast do szkoły wolałem chodzić na wagary, żeby na przykład mieć na buty, na kurtkę, albo nie mieć na to, tylko mieć to po prostu. Nieważne, jakie były sposoby. Sposoby były takie, że przepłaciłem swoje chęci wieloletnimi pobytami. Przebywałem w różnych ośrodkach penitencjarnych i przepłaciłem to stratą czasu, ale jakże mocną lekcją życia, to tylko ja wiem. I zawsze byłem sam sobie rzepkę skrobię. Nie kręciły mnie żadne grupy, nie kręciły mnie żadne. Jak i tam, gdzie jest grupa, to wiecie co? Właśnie, to czarna dupa. Każdy robi to, co lubi. Ja wyrażam swoje zdanie. Absolutnie nie mówię, że to jest złe albo że tamto jest dobre.
Siemasz Wiktor. Albo to, albo tamto, że coś jest złe, albo coś jest dobre. Nie, jak mam coś pokazać, że coś jest dobre, to zrobię to, pokażę, że coś jest dobre. A jak coś jest złe i dotyczy mojej osoby, to mówię, że coś jest złe. Jeżeli ja coś zrobię źle, to też potrafię się przyznać do błędu, ale nie oceniam źle ludzi. Jak mam powiedzieć coś złego, to wolę w ogóle nie mówić, albo ugryźć się w język, a nawet odgryźć go sobie. A druga sprawa jest taka, że nie narzucam swojego zdania absolutnie nikomu, swojego stylu życia, bycia, stylu ubierania się, swoich humorów, swoich żali, swoich wzlotów i upadków. Nie. Ktoś może przeżywać się ze mną jak chce, a jak nie, to nie ma nic na siłę. I nie oceniam nikogo, zanim go nie poznam. Jak da mi się we znaki, to wtedy mogę powiedzieć o nim to albo tamto. Jak coś dobrego, to mówię, jak coś złego, to mówię, że nic dobrego z tego, co zrobił coś złego. I na razie to wszystko, bo lecę do koleżki słuchać disco. Nie muszę iść na rozmowę, na chwilę, na słowo i zaraz wracam i zaczynam na nowo. Powiem wam to wszystko, jakimi oczami ja to widzę i szczerze, dla mnie ta walka, czy ona będzie, czy nie będzie, to mi to lata i powiewa. Ja nie żyję z tego. To był dodatek do mojego życia po to, żebym mógł ruszyć z czymś innym. I ta federacja dała mi tę możliwość, gdzie oni jeszcze nie wiedzieli na początku, jak ze mną podpisywali kontrakt, że ja mam w głowie coś. I to coś, zanim się zaczęło, ja wiedziałem, jak się potoczy. Właśnie dziś dnia na przykład, nie licząc tej afery, mówię o swoich sprawach, bo moje sprawy są sprawami w moich rękach i już jeden chciał mi też, zarzucał mi wiele, różne oszczerstwa się pod swoim adresem, ale nigdy nikt nie przyszedł, nie powiedział czegoś, co jest prawdą, używając jeszcze względem tego argumentów, pokrywając to faktami, których nie było w żadnym z przypadków, które miały miejsce. W sensie takim, że na przykład Jarosław Jerzy, znany restaurator, nie był w stanie pokryć w żaden sposób tego, co mówi. To były tylko słowa. I w tym przypadku również to są tylko słowa i też jeszcze słowa hipokryty. Bo każdy może mówić o kimś źle, a naucz się mówić dobrze. Dobrze. Właśnie, albo nie mów wcale. Nie dokończę. Zaraz dokończę go. Muszę pogadać.